Ten film powstał dzięki EA Game Changers. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Magda, a to jest first look do najnowszego, jeszcze niewydanego dodatku do The Sims 4, czyli Śnieżnej Eskapady. I co? Co ciekawego? Jak widzicie, tutaj na ekranie miga mój nick z Origina. I to jest po to, żeby za szybko nie wyciekły, wiecie, te obrazy z gry. Bo jeżeli by wyciekły, to od razu wiadomo by było, od kogo wyciekły. Stąd jest ten znaczek, nim się nie przejmujcie. No i cóż, cieszę się bardzo, że mogę sobie to ograć tak wcześnie. Troszeczkę jak na Sims Campie, bo najpierw mieliśmy pokaz, tylko że teraz nie na żywo, niestety w formie streama. A teraz z wygodnego własnego fotela we własnym mieszkaniu ogrywam sobie ten dodatek. Gra jest trochę zmodyfikowana pod tym względem, że dostępny jest tylko ten dodatek. Jak widzicie, kiedy sobie tutaj weźmiemy pakiety, to wszystko inne jest zablokowane. No i cóż, zobaczmy sobie najpierw, co się kryje w Create a Sim. Ale tak powiem Wam już z tego pokazu, to ten dodatek prezentuje się ciekawiej niż myślałam, że będzie się prezentował. Serio. Zwykle jestem raczej dość krytyczna, jeśli chodzi o... Znaczy może nie dodatki, bo dodatki raczej do czwórki są w miarę spoko. Ale jeśli chodzi o inne rozszerzenie... Ej, chwilkę, nie zaznaczyłam sobie, tak. Boba Fett na pewno nie jest z Śnieżnej Eskapady. Tak, tylko te trzy są ze Śnieżnej Eskapady. Okej, więc tamte też nie. Dobra, lecimy teraz koszuleczki. Mamy coś takiego. Także jak widzieliście, będziemy mieli sporty zimowe. I uprzedzając pytania, jeżeli ktoś nie ma 4,5 roku, to w tym miejscu, gdzie będziemy mieli właśnie łażenie takie po górach i różne sporty zimowe, no to śnieg będzie, ale tylko tam. Więc mamy różne stroje narciarskie. O, i jak widzicie też stroje inspirowane Japonią, czego zapewne i tak się domyśliliście po trailerze. Tak. Hej, hej, kolego, czemuś mi się nie zaznaczył. Ja chcę tutaj śnieżną eskapadę. Okej. Tak. Mamy taki strój, taki. Szczerze mówiąc, byłam zawiedziona tematyką, bo myślałam, że to będzie, wiecie, może farma w końcu, nie? Ja bym chciała jakieś zwierzaki pohodować, już samo Stardew Valley mi nie wystarcza. I patrzę, wiecie, sporty zimowe. Ludzie, jestem takim zmarźluchem, że ja jak mogę siedzieć w domu, kiedy jest zima, to siedzę w domu. Nieważne, czy jest pandemia, czy pandemii nie ma. Jak byłam młodsza, to lepiłam bałwana i wychodziłam na ten, na sanki. Teraz co najwyżej wychodzę sobie na łyżwy w zimę, a tak to... Śnieg może być, ale tylko i wyłącznie 24 grudnia i tylko i wyłącznie, kiedy widzę go przez okno. Ale też tak totalnie abstrahując, po prostu nie przepadam za zimą. Jestem ciepłolubnym stworzeniem. O, patrzcie, ma jakiś taki inteligentny zegarek. No. I dlatego jak zobaczyłam, że dodatek ma być w sumie o zimie, to byłam trochę zawiedziona. Ale po tym pokazie, mimo wszystko, jestem naprawdę pełna nadziei, bo to, co widziałam, w sumie mi się spodobało. Także tu widzicie buciki. Tak, takie klapeczki japońskie, japonki. I też różne sportowe. O właśnie, są kapcie i to będzie dość ważne w późniejszej części. Zobaczmy sobie, czy są jakieś nowe cechy. Lokalizacja jest zwiedzający górę Komorebi, przepraszam. Ten sim chce poznawać kulturę góry Komorebi oraz wszystko, co ma ona do zaoferowania. No i tutaj mamy tą cechę nagrodę własne podwórko. I sportową mamy nową cechę, jest to entuzjasta, czy nową aspirację. Jest to entuzjasta sportów ekstremalnych. Ten sim chce eksplorować dzikie tereny góry Komorebi oraz uprawiać ekstremalne sporty zimowe, więc takie są nowe aspiracje. Jeśli chodzi o nowe cechy, to chyba też coś było. Zrządny przygód. To jest nowa cecha. A widać, jest antagonistyczna do leniwy. Jeszcze tak zerknę, czy czegoś nie przegapiłam. Chyba nie, więc jedna nowa cecha, dwie nowe aspiracje. Dobra, to teraz stwórzmy sobie babeczkę.
Babeczkę poproszę. Nie jesteś babeczką. O, ty jesteś babeczką, świetnie. O, sorry, jeszcze fryzur u pana nie zobaczyłam. To tak, zobaczymy jeszcze fryzurę u tego pana. A i w sumie inne rzeczy też. Tak, czy są już te nowe kolory skóry? Chyba nie. Zerknijmy, inne pierdółki też nie ma. Nic nowego. Dobra, no to teraz śnieżna eskapada. Mamy taką prawie łysą głowę. Mamy taką fryzurkę. I taką fryzurkę. Jeśli chodzi o zarost, chyba nic nowego nie ma. Tak. Jeśli chodzi o czapki, to powinno być coś nowego, no bo w końcu idziemy w górę, to właśnie. Taką czapkę, taki kask z czapką i kask z goglami. Spoko. A teraz te inne rzeczy dodatkowe. Upsi. Okej. Okay. A, dobra, może zdejmij, bo nie widać. Tak. Okej, okay, nie powiem, z czym mi się kojarzy teraz ten sim. No, film wtedy nie będzie zdatny do monetyzacji. A jednak za coś jeść muszę. A, dobra, to tyle z męskiej części Create a Sim. Teraz zerknijmy na żeńską. A ta simka jest w sumie całkiem ładna. Chyba ją sobie zostawię bez większych zmian. To znaczy oczywiście właśnie wybiorę... O, damskich jest więcej fryzur. Schowaj mi się, schowaj. Mamy coś takiego. Te włoski mi się podobają. Ja ogólnie jestem fanką francuskich tych warkoczyków, dobierańców. Odkąd się nauczyłam sama robić, to bardzo często się tak czeszę, a jeszcze jak byłam młodsza, to mnie mama tak czesała często, więc mam taką, wiecie. Tak, to też jest dość urocze. Te włoski też są urocze. Te też są spoko. Te też. Okej, okay, mamy jakieś ombre, zobaczmy sobie inne kolorki. Ten mi się podoba w sumie. Z takim niebieskim. Tak. Nie, takie całkiem, muszę wam powiedzieć, przyjemne. Przyjemne są te fryzury. Jest sporo, które mi się podobają, a to już jest dużo. Dobrze. No, te włoski wyglądają w ten sposób. Tak, mamy jeszcze warkoczyki te w wersji takiej różnokolorowej. W sumie to... nie, zostawię sobie tu simkę, tak. Tak, te mamy takie, może nie tyle, że w wersji wielokolorowej, ale z takimi, wiecie, z taką głębią. Dobra, jeszcze zobaczmy te włosy. Te są fajne. Ja lubię takie kolorki. Wiecie, gdyby nie to, że jest mi szkoda swoich własnych włosów, to pewnie już bym miała jakiś szalony kolor. Nie wiem w sumie, jak jej wybrać. To zrobimy później. Na razie weźmy jej coś krótszego, żeby nie przysłaniało. Ale uszu też, żeby nie przysłaniało. Dobra, weźmy to. O! Okej, okay, o tym mówiłam, jeśli chodzi o bugi. Tak, nie wszystko jeszcze jest dopracowane, więc tym się absolutnie nie przejmujcie. O! To z tego buga nie ma. No nic. Dobra. Różowa niech będzie. Dzisiaj jestem na różowo, ona też będzie. Tak, znowu te same kaski. O, mamy nowe kolczyki jeszcze. No i okularki. Makijażu nic nowego nie ma. Jeszcze zerknę, czy są jakieś nowe tatuaże. Nie, nie ma. Dobra. To gotowe style. Aha. Garnish. Okej, okay, spoko. Biru. Jubbing. Zapping. Takie coś i jeszcze aha, takie coś. Okej, okay, to teraz górne części. Widzicie? O, to jest fajne, to mi się podoba. No, takie nawet muszę powiedzieć, tylko może jej tą czapkę zdejmę. Nigdy nie lubiłam nosić czapek. Moi simowie też nie lubią nosić czapek, skoro ja nie lubię. To mi przypomina chyba jedną kurtkę z 4,5 roku, ale mogę się mylić. Znaczy, ja prawdopodobnie się mylę, bo ja się często mylę. Okej, teraz na całe ciało. To jest fajne. Może być. To w sumie też jest całkiem fajne.
Okej. Okay. Właśnie to będzie taka nowa maskotka i nawet mam gdzieś zapisane, jak ona się nazywa, także sekunda. Okej, okay. Znalazłam na mojej karteczce. Ta maskotka nazywa się Yama-chan. I ona będzie się pojawiać na festiwalach, które będą odbywać się... O, i mamy też mundurek szkolny. Bo w Japonii nosi się mundurki szkolne. No, więc takie stroje. Jeśli chodzi o dolne, to jest coś takiego. Jeszcze na szybciora sobie zerkniemy, co tam u dzieci. Buciki, tylko może jej te spodnie zdejmę. I takie coś. Okej, okay. To na szybko jeszcze sobie zerknijmy u dzieci. Czy jest coś nowego? Tak, są nowe fryzurki. A dobra, on tu ma. Okej. Okay. Takie coś. O, taka czapka króliczek, dobra. Brzydka, jak nie wiem co, ale urocza. Tutaj nic. O, mamy. O, fryzura mu się zmieniła. Okej. Dobra, ale myślę, że stworzymy sobie rodzinkę, ale też przejrzymy rodziny, które są tam. W sumie nie pamiętam, jak się ta miejscowość nazywa, do której zaraz was zabiorę. Jak zobaczmy jeszcze, co tam małe dzieci dostały. O ile cokolwiek. No się ma. No, dostały. Też nowe. O, też tego królika. O, takie coś. Mały wędrowiec. Tak, bo jeśli chodzi... Oj. Jeśli chodzi o... o chodzenie na przykład, takie zwykłe chodzenie, to też jest sporo nowych rzeczy. Na przykład rodzinka może sobie pójść na wyprawę i oni sobie wszyscy razem idą i jest uroczo, wiecie. Także oprócz samej tej miejscowości, którą serenastolatka chce malucha, dzieciaka. Tak, oprócz samego tego, że dostaliśmy nową miejscowość, trochę pod... No, to też mi się nie podoba, powinni to poprawić. To jeszcze dostaliśmy sporo nowych mechanik, które zapewne się wam spodobają. Bo faktycznie dodają sporo nowych rzeczy. Okej. Okay. Na szybko przelećmy te stroje, tak żebyście mieli ogólny ogląd. Żeby to nie trwało. Upsi. Zdjęłam jej skarpetki chyba. Okej, okay, i jeszcze małe dziecko. Chociaż małe dziecko pewnie będzie miało to samo, co chłopczyk. A może jakaś sukieneczka dodatkowa dojdzie. Tak. To nic. W sumie niewiele się zmienia. To kimono chyba jest troszeczkę takie inne. Okej, okay, dobra. To ja teraz sobie stworzę simów i zobaczę się z wami już w tym, tam, gdzie mamy się znaleźć. A okej, okay, dobra, mam jeszcze jedną rzecz, jest jeszcze jedna nowa cecha. I to jest cecha, chwila, gdzie ona była. O, kulturalne. Tak, więc też jej użyjemy. Okej, okay, także stworzyłam dwóch simów, wybrałam im azjatyckie twarze, bo w sumie doszłam do wniosku, że skoro Japonia, to niech i tak będzie. No i mamy takiego sima, on ma aspirację zwiedzający górę Komorebi, a ona będzie miała entuzjastka sportów ekstremalnych. Także wprowadzamy ich do domu. No i okej, okay, jak widzicie, mamy tutaj górę Komorebi. I zobaczmy, co tam ciekawego mamy. Tak, oczywiście mamy trzy dystrykty. Mamy, może zacznijmy od dołu, Wakaba. I z tego, co mówił Simguru Gram na streamie, to każda nazwa coś oznacza. No i w sumie jest podpisane, co to znaczy, więc przeczytajmy sobie. Wakaba. Zgodnie ze swoją nazwą, Wakaba jest młoda, nowa i piękna niczym liście na drzewie wczesną wiosną. To małe miasteczko powstało stosunkowo niedawno. Jest pełne pięknych, eleganckich, nowych domów. Jego atrakcyjne centrum ozdabia oficjalna maskotka góry Komorebi, czyli Yama-chan. Turyści w każdym wieku mogą wziąć udział w festiwalu młodości lub po prostu podziwiać naturalne piękno okolicy. Następna
Następny dystrykt to San Bamachi, czy Mashi. Dobra, o ile są wśród Was jacyś Uibu, to wybaczcie, jeżeli coś mówię źle. Ja bardzo lubię i szanuję kulturę japońską, ale nie znam się na niej aż tak dobrze jak Wy. Więc San Bamachi, albo Machi, to miasto tysiąca liści, jest najstarsze w całym regionie. Większość mieszkańców cieszy się z bliskości natury, w szczególności lasów bambusowych, otaczających miasto i wyjątkowych duszków, które mieszkają wśród liści. Mówi się, że wystarczy chodzić lokalnymi szlakami wystarczająco długo, by w końcu spotkać strażników drzew, którzy nagradzają każdego, kto kocha i szanuje ich siedliska. No i ostatni dystrykt to jest właśnie ten, w którym zawsze jest śnieg i to jest zbocze góry Yukimatsu. W Yukimatsu, nazwanym na cześć pokrytych śniegiem sosen, można docenić prawdziwe piękno wsi. Położone na zboczu góry Komorebi, jeju, jeszcze raz się pomylę i normalnie chyba sobie strzelę w łeb ze wstydu. Kurort oferuje cudowne pokoje do wynajęcia na wakacje, wiele różnych sportów zimowych, dziką przyrodę i ukojenie w onsenie. W tej śnieżnej krainie marzeń każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od tego, czego szuka. Relaksu w gorących źródłach, pięknych widoków podczas festiwalu śniegu, czy radości wspinaczki na najwyższy szczyt góry Komorebi. No i cóż, z tego co sugerował Simguru Gram, to ten domek jest bardzo fajny na rozpoczęcie gry, więc może się tam wprowadźmy. Albo nie. Najpierw wprowadźmy się na pustą parcelę i pokażemy Wam i pokażę Wam, co jest w trybie kupowania i budowania. Okej. Więc tutaj możecie sobie popodziwiać tą pierwszą dzielnicę. Widzę, tu są jakieś tory. A oczywiście samochody się nie da nimi jeździć. Tu pewnie jest jezioro, ale to jest koniec mapy. Okej, no sobie chwileczkę polatamy. Tu mamy rzekę. W rzece można pływać w tym miejscu. To tak dodatkowo ważna informacja. Okej, gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tutaj. No i zobaczmy sobie, co jest w trybie kupowania i budowania. O, ta działka jest ogromna. A tak swoją drogą, to część rzeczy, które tu widzicie, no jak gdzie to jest, to znaczy budynków i tak dalej, no, zostało stworzone we współpracy z youtuberami. Niestety nie ze mną. Okej. Okay. Weźmy sobie motorlodę. A chcę mieć trochę pieniędzy, żeby wam pokazać, co tu jest. A, sorry, dwa razy ten sam pokój. Dobra. Ej, raz wystarczy. Więc to jest kuchnia. Taka kuchenka. Urocza. Tak, jest tutaj jeszcze prywatne gorące... fajne, prywatne gorące źródło. Jest jeszcze pokój słodycz Komorebi. Taki pokoik dziecięcy z tym słodziakiem. I co jest jeszcze? Jest salon Kotatsu. No, widzicie tutaj, o właśnie jeszcze Simguru zwracali nam uwagę na ten garnczek, kociołek, w którym można robić różne fajne potrawy. Okej, to dopiero jak mamy 10 poziom kariery nowej, która dochodzi, jest to pokój eksperckie Zen i ostatni w centrum wydarzeń, a ten jeszcze mu zablokowany. Aha, też ta nowa kariera. Dobra. No to domki, czy pokoiki sobie kasujemy i zobaczmy, co jest jeszcze ciekawego. Postawmy sobie ścianę i sprawdźmy, jakie mamy nowe tapety. Ojej, to jest mega urocze. Ja chcę coś takiego u siebie w domu. Totalnie chcę coś takiego u siebie w domu, tylko z Rickiem i z Morciem. Tak, mamy tutaj te takie ściany. One chyba są z papieru jakiegoś, tak? Taka ściana jest jeszcze. Tak, taka. I taka. One mają też różne oczywiście kolorystyczne warianty. Dobra, zobaczę. O, patrzcie, są inne wzorki tego, tej mozaiki. Z kotkami i jest z widoczkiem. No dobra. No to teraz podłogi. Aha, to są pewnie ogródki zen, takie jakby, wiecie, usypane z piasku.
to i chyba w tym. W Trójce było coś takiego, że były ogródki Zen. Nie wiem, teraz jak będę robiła kroniki właśnie z Trójki, to się wszystko okaże. Dobra, zróbmy sobie wysoką ścianę. I popatrzmy, co tu jest ciekawego. Są takie drzwi, takie przesuwane, takie duże, takie i takie nie zmieszczą mi się, więc usunę kilka i takie. Dobra, co jeszcze ciekawego? Okna, tak. A też poproszę wszystkich... A, drzwi wszystkich nie sprawdziłam, nie? No jasne. Dobra, to wybaczcie na sekundę. Te dwoje drzwi dochodzą, te i te. Takie wyższe. No to teraz patrzymy okienka. Mamy takie okno, takie, coś takiego. W sumie podoba mi się, wiecie, takie azjatyckie wpływy w budowaniu mi się zawsze podobały. Nie wiem, to jest po prostu taki gust mam, że bardzo je lubię. Zresztą pewnie patrząc po moich oczach domyślacie się, jakie zwykle ksywy miałam w szkole. Więc może coś w tym jest. Podobno babcia się na jakiegoś tatara zapatrzyła kiedyś. I stąd te skośne oczy. Ale wiem, że mam gdzieś głęboko w Azji jakąś rodzinę też. Znaczy nie, że wiecie, Chiny czy Japonia czy coś takiego. Chociaż Japonia to wyspy, ale azjatyckie. Tylko po prostu... Gdzieś w rosyjskiej części Azji. Okej, okay, mamy jeszcze, co my tu jeszcze mamy? Aha, jeszcze mamy tutaj tą taką belkę. Okej. Okay. Dobra, jeśli chodzi o roślinki, to tak, do ogródka Zen takie kamyki. I mamy nowe drzewa. Sosna japońska i klon japoński. No, bardzo ładne. Okej, okay, dobra, to co nowego do naszych ślicznych basenów? Nic? A to może do fontan? Zobaczmy sobie, zrobię fontannę. Aha, lilie wodne tylko. No nic. Dobra, to skasujmy. Jeszcze zobaczę płotki. Są nowe płotki. Taki. I taki. A, przepraszam, chwilę. Cóż, niestety, to były tylko ulotki. Już myślałam, że może jakiś fajny pan ten... Jak oni się nazywają? Kurier przyniesie mi jakąś rzecz, ale nic takiego, tylko ulotki. Mamy też nowe schody. Co tam jeszcze ciekawego? Okej, okay, mamy nową tą podmurówkę. Coś jeszcze? Jeszcze rzeczy na dach, tak, nowe dachówki. To może postawmy sobie pokoik i zróbmy na nim dach. Jak widzicie, nowych kształtów dachu nie ma, ale w sumie już mieliśmy, wiecie, okrągłe, pięciokątne, ośmiokątne i tak dalej. Okej, okay. Jeszcze raz włączę filtrowanie. I tak, taka dachówka. Taka szara i czarna. I jeszcze rzeczy na dach. Rzeźba dachowa i tablica, wykrzycz to z dachu. Okej. Okay. No i z trybu budowania to jest tyle, więc przechodzimy płynnie do trybu kupowania. No i zaczynamy. Mamy łóżka. Pojedyncze, podwójne. Oczywiście są krzesła. Dobra, ta pufa jest urocza. Ja lubię takie rzeczy. Okej, to były fotele pewnie. To są krzesła, stoliki, kanapy. Może sobie przyspieszymy, chyba że dojdę do czegoś fajnego, to wtedy wam powiem. A chwila, to są chyba do kuchni, tak? Tak, to są blaty kuchenne. Dobra, to lecimy dalej. O, tak, więc znalazłam coś fajnego. Więc to jest taki tradycyjny stolik. Właśnie na nim stał ten kocioł, który wam pokazywałam. Lecimy dalej. O, większa wersja tego stolika tradycyjnego. Okej. Okay. A, mamy też nową armaturę łazienkową. Czy to jest prysznic? Ty, fajne. Prysznic, duszno i parno. Czyli to jest zapewne do jakiejś formy sauny bądź gorących źródeł. No, mamy też wannę. O, to są gorące źródła.
Można sobie w domu postawić. Fajnie, fajnie. A, zostawię. Niech sobie stoi na razie. Jest jeszcze takie gorące źródło. Takie niby bardziej naturalne. No dobra, lecimy dalej. Akwarium. Z czym jest to akwarium? Ups, gdzie ono było? Tutaj. Moje małe akwarium z Marimo. Aha, mech akwariowy. Ciekawe. Tak, mamy też ogrzewacz. Taki jakby naszym Simom było za zimno. No i narty. Deska. W sensie skateboard. To są chyba narty dla dorosłego. Tak, wersja dziecięca i dorosła. Okej. Okay. Barek. O, gdzie jesteśmy? Tutaj. I namiot. I teraz kasuję to wszystko i lecimy z kolejną porcją nowych rzeczy. Tak więc mamy tutaj festiwalowe budy, których można sobie kupić jedzonko. Swoją drogą muszę wam powiedzieć, że jakiś czas temu Piotrek mnie zachęcił do spróbowania sushi. Nie zdawałam sobie nawet sprawy, że jest wegetariańskie sushi. W sensie myślałam, że sushi to koniecznie musi być z rybą. A że jestem wegetarianką, to ja ryby nie jem. Oj, ale śliczne. No, ale on mówi, słuchaj Magda, spróbuj, że usunę te buty, żeby było widać plakaty. Mówi, spróbuj, takie dobre. I mówię wam, tak mi zasmakowało, że byłam zdziwiona. Jak wcześniej chodziło o jakiś fast food, to zwykle zamawiałam pizzę, bo myślałam, że kurde, nie ma nic lepszego niż pizza, ale jednak sushi bije pizzę. Okej, mamy różne ozdoby ścienne. O, ten słodziak. W ogóle niektórzy game changerzy... O, czekaj, ta studnia chyba też była ważna. Górski chram. Ten cenny zbudowany w starożytnym stylu chram wskazuje, że to miejsce jest święte, idealne do medytacji i ponownego połączenia się z przyrodą. Okej. Okay. Najgorzej, ja streamu do końca nie obejrzałam. Tu mamy jakąś fontannę. Ponieważ mój internet... Aha, byk należy umieścić w pokoju. Mój internet zaczął szwankować i mam nadzieję, że nie przegapiłam jakichś bardzo ważnych informacji. A tu co mamy? Stołek i balia. Stołek i balia jest... Aha, tylko do otoczenia. Okej, okay, mamy jakiś... A, dobra, bo chyba też dochodzi origami w tym dodatku. W sensie różne sztuki papierowe. A więc mamy wielkiego tego... jejku, jak się ten ptaszek nazywał? No tego ptaszka wielkiego mamy posąg. Okej, okay, a to co? Skała ogrodowa. I dywan z piasku sztucznego? Nie, ze sztucznego futra. Dobrze, że sztuczne futro. To mi się podoba. Jak na razie, naprawdę jestem zadowolona pod tym względem, że myślałam, że to będzie takie meh. Sporty zimowe, nuda. A w sumie to, że to jest, wiecie, tak sporo takich japońskich smaczków. A co to jest? Wyroby mydlane plum. Super. To jest fajne, dobra. Kasujemy. Okej, okay. Lecimy dalej. O, właśnie, właśnie. Jak widzicie, tutaj wiszą buty. Czy wiecie, moi drodzy, co łączy Polaków i Japończyków? Otóż, łączy ich to, że przyjęte jest, że jak się wchodzi do domu, to się buty zdejmuje. Więc tutaj Simowie faktycznie zdejmują buty, wchodząc do domu. Także możemy się poczuć jak w Polsce. Okej, okay, mamy nowy stolik dziecięcy. O, i nowy stolik laboratoryjny. Dobrze. Okej, lampion. To też chyba jest lampion. Tak, więc jak znowu znajdę coś ciekawego, to was zawołam. Okej, okay, nowa lodówka. Myślę, że to jest ciekawe. Nowa kuchenka. I ten kociołek, w którym można przygotowywać różne bardzo ciekawe jedzonka. Co to jest? Aha, skrzynka pocztowa. To jest fajna. Skrzynka na glisty. A czy oczywiście jeszcze będzie recenzja? Tylko recenzja będzie już bliżej. Tak, jeszcze ważne są te vending machines, no automaty. Bo można... O, tutaj. Są nowe kolekcjonerskie takie ludziki do zebrania.
Okej, jeszcze jest jeden automat. Aha, trochę dalej trzeba ustawić. Dobra. A, sorry. To już było. I chyba to są nowe szafy. I to jest toaleta. Tak. No i mamy tak, jakieś takie trochę lepsze deski i narty, które odblokowują się po osiągnięciu odpowiedniego poziomu właśnie umiejętności jazdy na tych akcesoriach. Nie wiem, jak to nazwać. Okej. Okay. Tak. To jest pewnie też taka. Dobra. Nagroda za największe poświęcenie dla firmy. Tutaj właśnie ta nowa kariera, którą pokażę Wam w następnym odcinku, jest związana właśnie z takim też taką filozofią pracy w Japonii. Więc mamy tak za największe poświęcenie dla firmy jest również parawan i lampa stołowa, jeśli chodzi o tą nową karierę. Więc jeśli chodzi o Create a Sim i nową okolicę, przynajmniej tak ogólnie, i nowe rzeczy w trybie budowania i kupowania, to by było na tyle. Więc dziękuję Wam wszystkim za uwagę, a już jutro pojawi się filmik z, jak myślicie, no już z gameplayem, tak. Więc do zobaczenia jutro. Trzymajcie się ciepło i bądźcie zdrowi. Cześć!